Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Rozpoczynamy przygodę z Football Managerem Wisłą Kraków. Już po aktualizacji pełny skład m.in. James Igbekeme, Alex Mula, Miki Villar i inni piłkarze. Zważywszy na to, jak ostatnio Wisła gra, weźmiemy sobie ustawienie tiki-taki 4-2-3-1, bo to jest najlepsze rozwiązanie w tym momencie dla Wisły. Na obronie będzie grał Boris Moltenis i prawdopodobnie Łasicki, chociaż zobaczymy, jak Tachi będzie się spisywał w meczach przedsezonowych, no bo jak widzicie, dopiero 30 lipca będziemy mogli ruszyć, jeśli chodzi o ligę. Mamy 6 czerwca, a więc bardzo dużo czasu, prawie 2 miesiące przygotowań, 6 meczów, może jeszcze nawet coś ustalimy, bo pomiędzy tymi tutaj meczami, no to jeszcze tydzień jak na pierwsze przygotowania, to ok, później tutaj są co 2 dni, prawdopodobnie to jest jakieś zgrupowanie w ogóle, no ale później po 12 lipca nie ma nic, więc coś sobie jeszcze, jakiś sparing ustalimy, ale najpierw ustalmy ten skład. Tutaj będzie oczywiście Bartek, Jarok, Dawid, Żunka. Tutaj będzie James Igbekeme. I pytanie, kto będzie drugim pomocnikiem, czy to będzie Igor Sapała, czy inny, no to już okaże się tylko i wyłącznie, myślę, w sparingach. Przepraszam też za ustawienie kamery, ja to jeszcze dostosuję, ale myślę, że i tak nie ma tragedii, jeśli o to chodzi. Alex Mula na lewym skrzydle, na SPO będzie Fernandez, no i tutaj ten rotator, tylko umiejętności bo to jest niedostosowane jeszcze, no właśnie, no to przecież rotator będzie, no list pola karnego to zdecydowanie nie jest, to jest bardziej taki właśnie zawodnik, który no nawet czasami bardziej cofnięty napastnik. Może to najpierw spróbujemy ze wsparciem. Miki Villar dostosujemy, odwrócony skrzydłowy. Nie no, to jest bardziej skrzydłowy damy. Alex Mula schodzący, no tu się by zgadzało. To jako atak. Luis Fernandez, ofensywny pomocnik, jako wsparcie jak najbardziej. Sapale jako ten łącznik defensywny. No! Pomocnik odbierają, możemy jako ten łącznik defensywy tutaj dać, a James Igbekeme to będzie bardziej taki cofnięty rozgrywający, reszta to chyba w miarę to ma jakoś dostosowane, tutaj damy automatycznie, multitenisowy damy obrońca grający piłką, no on piłką lubi grać, niekoniecznie zawsze to wychodzi, czy stoper, chyba że damy mu tego stopera, no dajmy mu stopera, zobaczymy, jak tej roli się będzie spisywał w sparingach. Łasickiemu damy jako obronę, a Dawid Żunka na to poszło wysunięty obrońca i będzie też wsparciem. Ja osobiście lubię sobie skrzydłami zagrać, a jako że Wisła teraz skrzydłami gra, to tak sobie zagramy, kąśliwe dośrodkowania zawsze to daje. Nie wiem, jakoś jestem do tego stylu przekonany. Bezpośredniość podań, no nie będą to bezpośrednie, raczej to będziemy starali się te akcje konstruować, tempo. Dajmy, chociaż żeby oni się nie zajechali w tej pierwszej lidze, to na początek damy nieco niżej, bo z mojego doświadczenia, jak jest zawsze wyżej, to niekoniecznie to lubi być dobre w konsekwencji w meczach, może tu już około nawet 60 minuty czasami niektórzy zawodnicy mogą zdychać w meczu. Lubię też szeroko, jeśli chodzi o atak, gra na czas, no to na razie nigdy, myślę, że to będziemy w stanie dobrze sobie radzić. Dribbling, zważywszy na to, jakich skrzydłowych mamy, jak najbardziej stałych fragmentów też szukamy. Swobodę taktyczną, no tutaj akurat więcej dyscypliny damy. No i tak jak mówię, skrzydła, krótko, utrzymanie formacji, szybko, no dajmy, żeby szybko to Biegański wyprowadzał, jeszcze bramkarza nie damy, ale oczywiście wy, jeżeli śledzicie kanał Okiem Wiślaków, to dobrze wiecie, że jestem bardzo wielkim fanem Mikołaja. Odbiór piłki bez ślizgów. Myślę, że to, no, ja lubię tak, o.
linia defensywy głębiej. Jeśli chodzi o pressing, to spróbujmy na razie szeroko, może później nisko, wąsko, znaczy reakcja na dośrodkowania powstrzymuje. No tak to jeśli chodzi o taktykę, jeszcze tutaj Biegański. Ławeczkę sobie później, żeby was nie zanudzać, uzupełnię, bo i tak tutaj mniej więcej tu w tych 15 zawodnikach się zmieści, może ktoś tam odpadnie, jakiś zawodnik, ale tutaj też są wypożyczenia, więc tak to wygląda. Tak wygląda jeśli chodzi o terminarz w tym meczu, w tym odcinku. W ogóle to jest 25 czerwca, to też nie spojrzymy się, że to szybciej jest, to też musimy sobie ten sparing, no co, jest 6 czerwca, to zaplanujmy sobie coś na sobotę 11, chociaż oni chyba mają tą przerwę między sezonami. To mniej więcej skończyło się 19, no ale maja, coś koło 20, jak dobrze pamiętam, tam w tym roku, więc ta przerwa jest już 3 tygodnie by była od tego czasu, a zaplanujmy sobie jakiś sparing na 14 czerwca, jakiś na rozgrzewkę, na przykład nie zagraniczne, tylko podobnej reputacji, na przykład z Miedzią Legnica, która będzie występować jak w Ekstraklasie. Jeszcze przed tym widzem fajnie by było tutaj w niedzielę zagrać sparring, a zagrajmy z jakimiś Jaśkami, niech będzie. I jest tu ten Widzem, no to powiedzmy, że tutaj będą trenować, jest ta puszcza, no na razie tak to ustawiam, chociaż może źle to zrobiłem, że mogłem tutaj jakiś poniedziałek, a dobra, niech będzie tak jak jest. Nieźle, tak to się prezentuje. W ogóle jak to wygląda stan finansów, no to tak jak widzicie, strategia klubu, no to pewnie jest awans, nie przekraczaj budżetu, roczne kontrakty dla piłkarzy powyżej, maksymalnie roczne, a okej, okay. Co najmniej dwuletni kontrakt dla, okej, okay. I automatycznie awans, czyli pierwsze, no czyli nie ma mistrzostwa, tylko jest, może być drugie miejsce, czyli nie barażem. No, czyli baraż, jeżeli awansujemy przez barażę, może być problem. Centrum szkolenia, jak to, o, Kacper, nie, no to oczywiście Kacper jest przecież seniorskim, jak oni go mogli w ogóle dać do U19, moim zdaniem jest to taki skandal. No, a tych typu Ojo Kowalski, to niech sobie w tym U19 raczej z nich korzystać nie będziemy. Scouting, czy to tutaj budżet transferowy za duży nie jest, my tych transferów robić nie będziemy. Co to jeszcze? Centrum medyczne, jeśli chodzi o urazy właśnie, o cenary, o właśnie o to chodzi. No to Zdenek wraca do nas w lutym, czyli wcześniej tutaj jest zapowiedziane niż wrócił faktycznie w rzeczywistości, jeśli chodzi o boisko. Ciekawe. Starzyński, to on miał jakiś tytuł, uraz, coś tego, to ciekawa sprawa. Alan Uryga, wiadomo, też Luton wrócił faktycznie, ale jak się sprawa rozwinęła, to wszyscy wiemy. No i Kuba też, ciekawe, że w ogóle wszyscy, nie, Kuba z tym wrócą w tym samym czasie, ciekawa sprawa. Dobrze, także jeszcze się tam przywitałem z zespołem, tego wam pokazywać raczej nie będę. Uzupełnię sobie tą ławeczkę i pokażę wam pierwszy sparring, jak to wyjdzie z Widzewem. Myślę, że w pierwszym odcinku to nie będzie długi odcinek, ale w późniejszym czasie coś tam się będzie pojawiało. W ogóle jakbyście streamy z tego woleli, to dawajcie koniecznie znać, bo osobiście myślę, że z tego nawet lepiej by było robić jakieś live'y, jeśli chodzi o Football Managera, niż odcinki, tak mi się przynajmniej wydaje, ale to już pozostawiam do waszej decyzji. Myślę, ciekawa sprawa, czyli kodeks postępowania. Opuszczony trening pierwszy, no to jest, myślę, pół tygodniówka, drugie. No tu, jak to wygląda, chwila, samowolna nieobecność za dzień. Czyli nikt, nie, no czyli gościu nie zgłasza nam, że go nie ma. No czwarte, no to już jest degradacja absolutna. Drugie. No pierwsze to jest tygodniówka, no nie może tak być, że zawodnik sobie będzie na trening uczęszczał, dwutygodniówka to drugie, a trzecie, no to
No to jest degradacja, no umówmy się, trzy razy, kiedy gościu ci na trening nie przychodzi. No to co to ma być w ogóle? Opuszczony trening? W ogóle nie wiem, czym to się różni absolutnie tak. Może to jest jakiś powód podany, nie mam pojęcia. Ale czwarte to też degradacja tutaj, no tutaj troszkę ładno, no nie wiem o co tu, nigdy nie wiedziałem szczerze, czym to się różni, jeżeli ktoś wie, to dajcie znać, zawieszenie za kartki, pierwsze. No co, no zdarza się, nie? Ostrzeżenie. Ale jeżeli już drugi raz to zrobi, no to załóżmy tam za 4 są, za 8 tygodniówka, za trzecie 2-tygodniówka i za czwarte 2. Wierzył te kartki w meczu, zdarza się też. A więc ostrzeżenie, drugie no to już jest takie faktycznie, ale trzecie to nie będziemy tu tygodniówki też dawać. No i bezpośrednia. Drugie od razu leci z buta, dwutygodniówka, jak w ogóle można dwa razy kartkę czerwoną. No zdarzają się sytuacje, ale powiem szczerze, no będziemy tutaj bardzo rygorystyczni, ale chyba słusznie. Powiem wam, że nie jest to niesamowicie nudne spotkanie najprawdopodobniej. Ani jednej sytuacji nam nie pokazali do oglądnięcia, bo najprawdopodobniej żadnej dobrej nie było. Dlatego jestem troszeczkę rozczarowany postawą naszej ekipy, bo no nie tego się spodziewałem po pierwszych 45 minutach, no ale z drugiej strony przynajmniej w defensywie nie wygląda to też tak źle, skoro nic nie straciliśmy i żadnej akcji mieć tak na dobrą sprawę nie miała. No nie podoba mi się, tutaj musimy dać tą opcję. No i zmiany właśnie przeprowadzimy, między innymi wprowadzimy Benito na atak, wprowadzimy do środka pola, kto tutaj taki słabszy mecz rozgrywa, no słabszy mecz na przykład rozgrywa Miki VR, dlatego zaryzykujemy Mateuszem Młyńskim, żeby w tym spotkaniu wszedł, no i też Jensi Bekeme, jak widać, raczej nie imponuje. No jest, pierwsza sytuacja, 57 minuta, dośrodkowanie na Benito. Miałem wrażenie, że tam był faul. No tak na dobrą sprawę był jedynie strzał prosto w bramkarza. O, kolejna sytuacja, 65 minuta, Kacper Duda. Wybita piłka, ale dobre zagranie do Benito, który wycofuje do Moltenisa. Niewiele tutaj brakowało, kilka centymetrów obok. Kolejna, znowu 67 tym razem minuta, także rozkręciliśmy się, nie wiadomo, do Żyro. Żyro w polu karnym, czemu oni nam to pokazali, nie mam absolutnie żadnego pojęcia. Nie wiadomo, do Żyro. Końcówka meczu, jedna z lepszych naszych sytuacji. A zaczęło coś się w tej drugiej połowie dziać, co prawda nie są to jakieś 100% sytuacje. Ale przynajmniej to troszeczkę lepiej wygląda. Ależ podanie koleja do Żyry. Żyry. Kapino źle wyszedł. Pewnie fajnie by było, gdyby mi stworzyła sobie jedną sytuację, po której coś by wyniknęło, ale chyba nie. Duda do Benito. Młyński. Oj, dobrą zmianę. Młyński nawet dał. Ale Benito już niekoniecznie tak dobrze wygląda w tych wykończeniach. A do napastnika Miedzi, ale tam też nasi obrońcy naprawdę dzisiaj, wcześniej Moltenis z Łasickim, teraz Taci z kolejem, dobrze wygląda, ależ piłka do Benito, ale po co, powiedzcie mi, po co on uderza z 30 metrów, no może tam 20 kilka było. Naprawdę Benito mnie troszeczkę zawodzi, bardzo złe decyzje podejmuje, że już tę sytuację ma. Młyński tutaj próbował zaskoczyć kapitana. Żeby te wrzutki były kąśliwe i taką posłą nie wiadomo, tak? Mniejsza. Benito. No nie zyskał w moich oczach tym meczem. Co prawda sytuacji rodzaju nie było żadnej. Ale Benito jak już trzy sytuacje miał i każdą spektakularnie zepsuł. Wolny na koniec, wątpię, no tak,
W FM-ie to się rządzi właśnie, czy w FIFA, że takie sytuacje raczej nie są dogrywane, jeżeli już jest gwizdek sędziego, a przynajmniej są bardzo rzadko. Dobry mecz Multenisa w defensywie. Podobał mi się kolej po zmianie, moim zdaniem troszeczkę za nisko. Mógł się też Gruszkowski. No generalnie ta druga połowa nawet niezła. Tam zawiodła skuteczność zdecydowanie, chociażby Benito Żyro miał tą sytuację. Kilka sytuacji było, naprawdę dogodnych. Defensywie solidnie, mogliśmy się podobać. No ale w ofensywie niestety trzeba popracować nad wykończeniem. Ja jestem nawet w miarę mimo wszystko zadowolony, bo nie wyglądało to źle, po prostu skuteczności w tym meczu zabrakło. Też nie było wiadomo jakichś takich sytuacji takich niesamowicie klarownych, chociaż ta jedna sytuacja właśnie Żyry czy Benito, gdzie trafił w bramkarza i miał na 20 metrze piłkę i mógł spokojnie pobiec tą piłką. Po prostu błędne decyzje niektóre też. I tak to się po prostu kończy. Następny sparring już za 5 dni chyba, tak? Z Chluczynem. Ale to już nie w tym odcinku, ja te sparingi nie wiem, czy wam jeszcze będę pokazywał, chyba że bardzo będziecie chcieli. Ja za ten odcinek wam dziękuję. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Wpadajcie na standardowo Okiem Wiślaków. Dzięki, do zobaczenia. Cześć!